Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ze mną jest Pani Ania, która jest z wykształcenia biotechnologiem. I analitykiem nasiennym. Tak. Jesteśmy oczywiście, ja jestem tutaj w sklepie ogrodniczym w Kostrzynie i dzisiaj będzie temat ziemi, karygodnych błędów, które wielu z Was popełnia, zasad dobierania ziemi, zasad dobierania doniczek i przede wszystkim wysiewu nasion, kiełkowania nasion. Zaczynamy od ziemi. Ziemi tutaj jest skolkogodno, bardzo dużo. I teraz podstawowy błąd, który wykonujecie. Zły dobór ziemi. Tak. Trzeba przede wszystkim wiedzieć, jaką ziemię do czego potrzebujemy. Teraz jest okres wysiewu nasion, przygotowywania flanc. No może nie wszystkich, bo pod niektóre to jest za wcześnie, ale dobrze jest właśnie kupić taką specjalnie dedykowaną ziemię do wysiewu, która jest ziemią lżejszą. Ma tą strukturę taką, gdzie kiełkujące nasiono, czyli te kiełki są w stanie przebić się, nie jest to zbita ziemia, no i przede wszystkim ona, co ja też często podkreślam, musi być dostosowana do odpowiedniego gatunku rośliny i też już musi mieć na starcie odpowiednią ilość zasobności swojej w próchnicę, wszelkie składniki. Nie możemy dać takiej ziemi, wiecie, super wynawożonej pod siewki, bo je po prostu spali, będzie za dużo tego. To trzeba w czasie wzrostu i rozwoju dopiero odpowiednio dodawać. Dostosowywać. I teraz pod warzywa jest inna ziemia, pod kwiaty jest inna ziemia. Też inna ziemia, przykładowo dla hortensji, rododendronów, wtedy jest to ziemia kwaśna. Tak. Inna jest też dla roślin zielonych, tych wszystkich naszych skrzydłokwiatów, zamiekulkasów, palm, dracen, no to wtedy inna ona do warzyw. Inna do warzyw, tak. Każda z tych ziem ma inne pH, inną też zawartość tych związków pokarmowych i też związłość takiej ziemi jest troszeczkę inna. Dobrze jest przykładowo, no nie wiem, sadzimy ogórki już do gruntu, dobrze jest sobie wykopać dołek i nasypać świeżej, dobrej ziemi żyznej pod warzywa. Mhm. Wtedy ona, wtedy dostarczamy dla tego ogórka już związków jemu potrzebnych. Tak, dużo osób popełnia już na starcie karygodny błąd. Idziecie do sklepu, kupujecie ziemię, nie zwracacie uwagę na worek. I często od Was słyszałam, że kupiliście ziemię do kwiatów, wsialiście w to, załóżmy, pomidora. To jest błąd, bo musicie też wiedzieć, że ziemia do kwiatów jest już wzbogacona o nawóz, którego kwiaty potrzebują, ale nasze pomidory nie. I one po prostu, siewki będą spalone. Druga sprawa, pH. pH, tutaj trzeba badać pH i może Pani powie, w jak najprostszy sposób jest sprawdzić pH gleby? pH gleby wziąć sobie wiaderko, pobrać z różnych części swojego ogródka ziemię, wymieszać, pobrać łyżeczkę ziemi takiej losowo wziętej z tej wymieszanej z naszego ogródka ziemi, łyżkę stołową, wsypać do jakiegoś pojemniczka, na przykład moczówki zwykłej, zalać około 50 ml wody, wytrząsnąć przez 10 minut, odstawić i dopiero zbadać papierkiem lakmusowym pH. Podstawowy błąd jest, że właśnie zalewamy ziemię, pyk, 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 pyk i od razu się to bierze. To jest nieadekwatny pomiar. Nie, bo te związki koloidalne, które występują w ziemi, one muszą wytrącić się. Tak. Także tutaj jest podstawowy błąd, który często popełniacie. No, już jesteśmy w środku, na zewnątrz zimno, uciekłyśmy. Tak. Jeszcze co o ziemi. Bardzo ważne jest źródło, z którego tą ziemię kupicie. Kategorycznie nie polecam Wam kupowania ziemi w marketach, bo jest to ziemia, która później często doprowadza do zamierania siewek. Jest ona nieodpowiednio przygotowana, nieodpowiednio kompostowana i często już porażona patogenami, ziemiórkami. Także tutaj trzeba uważać na to. Tak, bardzo wiele osób przychodzi do nas i nam zgłasza, że kupiłem gdzieś tam
w większym sklepie ziemię i mam ziemiórki, co mam zrobić. Ja wtedy, no wiadomo, odpowiedni środek do zastosowania, ale też proponuję wymianę ziemi. Tak. No, czasem warto zainwestować parę złotych czy parę groszy więcej w dobrą, sprawdzoną ziemię, niż kupować tańszą ziemię, która nie będzie spełniać tych wszystkich naszych wymogów. Ale w efekcie przepłacimy, bo jeżeli kupimy chorą ziemię, później walczymy z tymi chorobami na 1100 sposobów. Moja babcia i dziadek zawsze mówili, że jak to było? Tanim szkłem to tyłek można tylko wytrzeć. No i taka prawda jest, że tutaj już przy wyborze ziemi musimy się bardzo dobrze zastanowić. Drugim takim taką sprawą jest dobór doniczek, tych takich wysadzających. Często ludzie popełniają błąd, tak. Kupują sobie coś takiego, ja tutaj wyciągnę. O Jezu, ciągnie mi się tutaj cała armia tego. Chyba nie damy rady inaczej. No musimy wziąć kilka. Tak. Dobra, wyszły. Nie chciały, ale wyszły. Dużo osób kieruje się przy zakupie takich wielodoniczek, doniczek ilością tego. Aha, bo to będzie taniej, to mi się bardziej kalkuluje. Błąd. Błąd i jeszcze raz błąd, bo taniej nie znaczy lepiej. Przy czym, że no, teraz jak jest okres wysiewu pod seler czy pod por, to tak. Te są malutkie, one są dobre, później nawet do przepikowania, bo to są doniczki, w których wysiewamy pierwszy wysiew i później możemy przepikowywać. Ale ogórek nigdy w życiu żadnego przepikowywania. Ogórek wysiewamy tak na dobrą sprawę docelowo do tej doniczki, no troszkę większej, po 3 sztuki nasion, po 3-4 sztuki nasion i tą całą przenosimy później już docelowo do ziemi. Nie rozpikowywujemy na części, na sztuki, bo ogórek ma bardzo wrażliwe korzenie. Tutaj też warto jest powiedzieć, że ogórka nie sadzić w takiej, tylko jeżeli chcecie prędzej przyspieszyć, to w tych takich rozpuszczalnych. Tak, bo wtedy już w ogóle nie uszkadzamy. To są doniczki z, no nie wiem z czego torfu. To jest, z torfu, więc one się rozpuszczają w glebie i jeżeli chcecie w ogóle przyspieszyć, tak jak tutaj mówię, żeby tego ogóreczka sobie wysiać na parapecie i później przesadzić to tylko w torfowe, żeby już nie wyciągać tego biednego ogóra, bo korzonki się uszkodzi, on później choruje, żółknie. Choruje, robią się anormalne. Tak, cofią się, można powiedzieć, w rozwoju. Także tutaj doniczki też są bardzo ważne. Kolejna sprawa, wysiew parapetowy. Bardzo też pani zwróciła uwagę, że bardzo wiele osób propaguje w dzisiejszych czasach, że najpierw podkiełkowanie nasion na wacie i później je przenoszenie do gleby. Przyspiesza to może w jakiś sposób, ale bardziej to nasze wizualne, że my widzimy, że przykładowo wykiełkowało tam 5 i już te 5 rozpikowywujemy dalej do ziemi, ale przez to siewki są bardziej narażone na sztuczne warunki, one są troszeczkę słabsze. Nawet w laboratoriach, gdzie wykonuje się badania siewek właśnie na tych bibułkach, no bo analityk musi widzieć całą siewkę. Analityk nie liczy tylko tego kiełeczka, który się pojawi, ale całą budowę, czy przykładowo u zboża jest koleoptyl, jak on jest wykształcony, czy siewka jest skręcona, czy nie skręcona, to ma wpływ na wyliczenie tego procentu kiełkowania. I dlatego to się tak robi w warunkach laboratoryjnych. Ale jeżeli są wątpliwości, że na przykład nasiona są porażone, albo te anomalie czy anormalne siewki są wątpliwe, wtedy wysiewa się do piasku. Bo to jest naturalny proces, naturalne podłoże do piasku bądź do torfu i one dzięki temu, wszystkie te nawet te ogrzybia, tam gdzie pojawiał się grzyb, one są w stanie wykiełkować. To też wpływa pozytywnie, ta ziemia, na kiełkowanie nasion. Czyli tutaj wbrew pozorom, bo często na kamerę przesunę, bo tutaj mi pani Ania z kamery ucieka. Często właśnie słyszy się, że wykiełkowywać na wacie, gdzieś tam w tych takich mini szklarenkach,
to nie do końca jednak jest dobre, bo jednak natury nie da się oszukać w warunkach amatorskich. Tak, no ale no, tą paprykę, czy pora, czy selera, no troszeczkę trzeba faktycznie wcześniej, bo ten okres dojrzewania, czy pomidora, no to też trzeba wysiać wcześniej, nie do gruntu. Ale to, co możemy, to naprawdę siejmy do gruntu. Tak, bo no to, jednak co jest, ziemia, tak. To jest ziemia, tak. To jest natura, one całkiem inaczej, te nasionka się zachowują i od razu można powiedzieć, tak jak w naturze przeżywa tylko najsilniejsze, tak. One już wychodzą silne, a takie na wacie, wiecie, no to już jest trochę ingerowanie i tak jak tutaj pani Ania mówi, to już bardziej takie warunki laboratoryjne, język mi się tutaj plącze, także z tym tutaj trzeba się no też liczyć. No i to nasze przynoszenie pęsetą do ziemi, to też jest stres dla tego nasionka, to są uszkodzenia korzonka, bo nigdy idealnie nie oderwiemy, nigdy idealnie nie posadzimy, nie przysypiemy, to jest nasza ingerencja, wzrost tej rośliny. Nawet chociażby, bo każde nasionko ma otoczkę i wiadomo, że ono z tej otoczki wychodzi. Biorąc pęsetą, możemy tą otoczkę naruszyć, gdzie ona jeszcze naturalnie sama nie zeszła z tego nasionka. Tak naprawdę. Znaczy po samym już w momencie, kiedy okrywa nasienna pęka, i nasiono wychodzi, to nasiono korzysta już wtedy z tych związków wewnątrz do wzrostu. Mhm. I często przynosząc możemy na przykład łamać kawałek tej otoczki z materiałem zapasowym siewnym, którym roślina macierzysta dostarcza dla nasionka, żeby mogło wzrosnąć. Bo to, co jest dla nasiona potrzebne, dla tego pierwszego kiełka, to, co jest najbardziej niezbędne do jego wzrostu, jest właśnie w nasionku. Roślina macierzysta dostarcza wszystkie niezbędne składniki odżywcze dla wykiełkowania i dla tego pierwszego wzrostu. A później cała reszta zależy no, już od nas. Właśnie to, czy my damy do ziemi, gdzie my tam to umieścimy. A i dlatego też w tej pierwszej ziemi takiej do kiełkowania nie musi być tam, aż nie wiadomo, tak cała tablica Mendelejewa, tak. Że ma za to. Nie, to nie jest aż tak Także niezbędne. No tutaj wbrew pozorom wszystko ma znaczenie, wszystko jest bardzo istotne i nawet przy wysiewie nasion można popełnić już na starcie karygodne błędy, które tak naprawdę no niestety odbiją nam się czkawką na późniejszym wzroście rośliny i na późniejszej zdrowotności przede wszystkim i później no nie możemy sobie z pewnymi chorobami poradzić. Też jeszcze sprawa zamierania kiełków. Często jest coś takiego, że te roślinki już nam z ziemi wyjdą, te sieweczki i zamierają. Może to być związane z tym, że już na starcie nasiona są porażone. Może to też wynikać właśnie z tego, że ta nasza ziemia jest czymś porażona, albo sami dopuściliśmy do tego nieodpowiednie zwilżanie ziemi. To też powoduje, że ta siewka wykiełkowała, ona chce nam pięknie wyrosnąć, stać się dojrzałą roślinką, a nie dostanie wody, więc ona opada, tworzą się mikrouszkodzenia. Właśnie to przenoszenie nasze pęsetą wykiełkowanego kiełka do ziemi, te mikrouszkodzenia też mogą powodować zamieranie. Są środki, które można zastosować właśnie na to zamieranie siewek, albo dopiero jak już widzimy, że one rosną słabe, dopiero tutaj wprowadzać jakieś nawozy. Ale to już wtedy, jeżeli taki problem się pojawi, można przyjść. No i tutaj w sklepie w Kostrzynie, w Ogrodniczym, no macie tak naprawdę, powiem Wam od razu, fachowe doradztwo, bo tutaj jest pani, która no naprawdę ukończyła w tym kierunku szkoły, szefowa, która dysponuje ogromną wiedzą. Tutaj pani tylko kiwa głową, tak skromniutko za kamerą stoi. Może poprosimy panią tutaj do kamery. Wszyscy okoliczni tutaj znają, osoba sympatyczna. Zresztą w ogóle obsługa jest tutaj bardzo miła i sprzedaż chociażby ziemi. Widzieliście te hałdy, to wszystko idzie. Ja tutaj też często, bo posiłkuję się nieraz, jak mam, jest
bardziej zamarznięta moja ziemia, czy coś, czy chcę sobie ją wzbogacić, przyjeżdżam tutaj, mówię, do czego mi jest ta ziemia potrzebna i naprawdę ziemia jest, no teraz to nawet taka była sytuacja, pan przyszedł i pod kwiaty ziemię chciał kwaśną. Nie znają się ludzie naprawdę na odczynach. Można sobie zrobić więcej złego niż dobrego. Wiosna idzie, zaczyna, zbliża się właściwie taki okres, kiedy będziemy zaczynać już te swoje wysiewy, ale tutaj trzeba mieć naprawdę dystans do wszystkiego. Czekać, nie przyspieszać na siłę tego, czego się przyspieszyć nie da. Pomyśleć sobie racjonalnie, co możemy już zrobić, czego jeszcze nie. Bo takie to parapetowe... uprawa parapetowa, przyspieszająca, nie do końca jest aż tak wskazana i dobra. Tak, no wiadomo, to co trzeba, to tak, ale też nie za szybko, bo jak się tylko pojawia słoneczko, to my obserwujemy na przykład w sklepie, zaraz się pojawiają tłumy klientów i każdy chce od razu biec i robić swoje flance, wszystko w swoim czasie, bo wiadomo, no, nawet pomidor zbyt szybko wysiany, on zaczyna nam rosnąć, wybija, tak, zaczyna się robić etiolowany i to jest już osłabiona roślinka, już w zasadzie no chorująca. Także tutaj nie bierzcie udziału, co ja często podkreślam, w jakimś wyścigu, kto pierwszy wysieje, bo pierwsi będą ostatnimi, to już to znamy i tak. Ktoś, kto wysieje no już teraz pomidory w lutym, niestety zostanie później z niczym, bo te pomidory wybiegną. No inna sprawa, jak ktoś ma później przenieść możliwość do szklarni. Tak. To można sobie na to pozwolić. A tak czekać cierpliwie na tyłkach, bo co nagle to po diable i wszyscy zdążymy nacieszyć się tymi owocami. Tak, bo no teraz są w zasadzie inne rzeczy ogrodnicze, które należy wykonać. No jest luty i warto przypomnieć, że to jest okres, kiedy zwalczamy właśnie tą kędzierzawość liści brzoskwini. To jest ten moment, jak teraz zapomnimy, to później możemy robić opryski, czy walczyć, przykładowo nawet opryskać mocznikiem, ale to jest ten moment, żeby chorobę zwalczyć w lutym. Tak, i to ja też często mówiłam, że już można wykonywać oprysk z czosnku, żeby takie drzewko, ewentualnie jak ktoś nie ma możliwości robienia samemu, nie ma sił, zapomni, można tutaj się wspomóc chociażby tak. Mospilanem. Na kędzierzawość jest sylit. Sylit. O właśnie. Tak. Tutaj możecie się wspomóc, także tutaj takie opryski się już powinno wykonywać, wszystkie takie zabiegi. A z wysiewaniem to jeszcze czekać. Zwłaszcza z ogórkami, bo ja często słyszę, że wysiejecie te biedne ogórki i później one wam chorują i jeszcze raz chorują. Także czekać. No i cóż, na dzisiaj to będzie tyle. Mam nadzieję, że dużo żeście się dzisiaj dowiedzieli. W przyszłości będą kolejne odcinki, przede wszystkim o, tutaj nawet właścicielka zasugerowała temat połyśnicy marchwianki, bo okazuje się, że wiele osób robi karygodny błąd, czy chociażby w cebuli, śmietki cebulowej są odpowiednie terminy do zaczęcia zwalczania tego, bo nie jak to już jest w ziemi, to już często później niestety odbija się na plonie, ale takie tematy będą. Też możecie sugerować w komentarzach, jaki byście jeszcze chcieli temat. To ja się tutaj z przyjemnością wybiorę do tego sklepu. A was wszystkich tutaj zapraszam. Sklep w Kostrzynie, w Lubuskiem. Bardzo przyjazny, bogato wyposażony i naprawdę warto, bo nieraz ludzie się kierują tym, że ojej, bo tam w markecie jest taniej, ale to jest złudna oszczędność, naprawdę bardzo złudna, bo później na walkę... Nie taniej, bo później na walkę z przeciwnościami, ze skutkami kupienia czegoś tańszego wydamy 3 razy więcej, także tutaj się naprawdę radzę zastanowić i 10 razy przemyśleć, co wyjdzie tak naprawdę taniej. Na dzisiaj to tyle. My zapraszamy.
do tak, AgroHit. A ja polecam AgroHit w Kostrzynie. Naprawdę zaopatrzycie się tutaj we wszystko, co Wam potrzeba i w profesjonalną wiedzę, jeżeli komuś takowej będzie potrzeba. Wysyłki niestety nie prowadzą, przynajmniej jeszcze, ale porady można zasięgnąć. Można ewentualnie, można tu zadzwonić ewentualnie, czy nie bardzo? Można, ale poza sezonem. W sezonie niestety... Nie ma czasu. Nie ma czasu. Także przyjechać. Nawet wiem, że ludzie tutaj z daleka przyjeżdżają, także warto, warto i jeszcze raz warto. Trzymajcie Dziękujemy. Się. Do następnego i czekajcie cierpliwie na tyłkach. Nie szalejcie.